film został przygotowany z myślą o początkujących modelarzach, jak również z myślą o tych, którzy dojrzewają do decyzji o zakupie pierwszego modelu RC. W tej części, pierwszej, opowiem, jak poprawnie podłączyć model z napędem elektrycznym oraz jak poprawnie wystartować w pierwszy lot. Dobrze. Co generalnie będzie nam potrzebne do podłączenia modelu? Aparatura nadawcza, czyli radio, odbiornik, silnik, regulator z becem, serwa obsługujące podstawowe funkcje modelu latającego oraz pakiet zasilający. Na początek rozważmy wybór modu, w którym będziemy latać. Co to jest mod? Otóż mod jest to przypisanie konkretnych funkcji konkretnym drążkom na aparaturze. My korzystamy z modu drugiego, który jest najbardziej zbliżony do układu sterów w prawdziwym samolocie. Każda aparatura drążkowa posiada dwa drążki, do których mogą być przypisane następujące funkcje w zależności od wyboru modu. Gaz, wysokość, kierunek oraz lotki. Ok, załóżmy, że wybraliśmy już mod. Mamy już model i trochę sprzętu. Teraz pojawia się następna kwestia. Jak to wszystko połączyć? Niby prosta rzecz, jednak potrafi sprawić problemy, szczególnie nowicjuszom. Dlatego postaram się zwrócić Wam uwagę na kilka ważnych spraw. Załóżmy, że składamy model elektrycznego górnopłata. Jak postępować? Zacznijmy od sprawy podstawowej, czyli zbindowania naszego nadajnika z odbiornikiem, który będzie zainstalowany w naszym modelu. Odbiornik musi rozpoznawać aparaturę, naszą rzecz jasna, i musi z nią stanowić parę. Sposób bindowania nadajnika z odbiornikiem znajdziecie w instrukcjach obsługi Waszych aparatów. Trzeba wiedzieć, że odbiorniki posiadają różną liczbę kanałów, które mogą realizować różne zadania. W naszym przypadku do obsługi modelu wystarczą 4 kanały, które obsługują lotki, wysokość, ster kierunku oraz gaz. Teraz możemy łączyć elementy naszego wyposażenia. Do pierwszego kanału naszego odbiornika podpinamy serwo odlotek. Lub jeżeli lotki nie są spięte kablem Y, to wtedy jeden kabel podłączamy do kanału pierwszego, a drugi do kanału AUX. Do kanału drugiego naszego odbiornika podpinamy serwo od steru wysokości. Do trzeciego wpinamy regulator. Regulator, który łączymy z silnikiem. I do kanału czwartego należy wpiąć serwo kierunku. Zasilanie podłączamy po wcześniejszym uruchomieniu nadajnika bezpośrednio do regulatora, gdzie zostanie ono podane do odbiornika wraz z podpiętymi serwami oraz bezpośrednio do silnika. Na przedstawionym schemacie widzimy poprawne połączenie elementów wyposażenia modelu. Realnie w modelu nasza instalacja wygląda nieco inaczej niż prezentowana na ideowym schemacie. Mamy tu model szkolnego górnopłata z nieco bogatszym niż prezentowane do tej pory wyposażeniem. Jednak to pokazane przez nas z powodzeniem pozwoli na rozpoczęcie nauki latania na tego typu modelu. Zobaczmy zatem, co jest w środku. W centralnej części widzimy odbiornik, do którego podłączone są wszystkie elementy wykonawcze. Serwa, oraz regulator. Poszczególne elementy wyposażenia są przymocowane do konstrukcji samolotu za pomocą taśmy z rzepem. Jest to rzecz jasna tylko jeden ze sposobów. Istotne jest jednak, by zrobić to i nie dopuścić, by przemieszczały się one podczas lotu po samolocie. Zamontujmy z powrotem skrzydło. Podłączmy zatem pakiet do regulatora. Przed uruchomieniem modelu upewnijmy się, że trymer gazu jest ustawiony w najniższej z możliwych pozycji, a drążek gazu jest również ustawiony na minimum. Model uruchomiony. Zacznijmy kontrolę poprawności ruchu powierzchni sterowych. Jednak zanim to zrobimy, zacznijmy od kontroli poprawności pracy silnika.
Jeśli nie pomyliliśmy skrajnych przewodów silnika przy podłączaniu go do regulatora, śmigło powinno obracać się w lewą stronę, ciągnąc samolot. Oczywiście ta uwaga dotyczy konstrukcji ze śmigłem ciągnącym. Okej, jest poprawnie. Teraz kolej na ster wysokości. Pociągnięcie drążka do siebie powinno wychylać ster wysokości w górę, a oddanie drążka do przodu od siebie powinno wychylać ster wysokości w dół. Okej, ster wysokości działa poprawnie. Przejdźmy do sprawdzenia steru kierunku. Wychylenie drążka aparatury w prawo powinno skutkować wychyleniem steru w prawo. Wychylenie w lewo, ster w lewo. Ster kierunku działa poprawnie. Do sprawdzenia pozostały lotki. Wychylenie drążka lotek w prawo powinno skutkować wychyleniem się lotki na prawym skrzydle w górę, a lotki na lewym skrzydle w dół. I odwrotnie. Ok, sprawdźmy. Tu ster działa błędnie, gdyż wychylenie drążka na aparaturze w prawo powoduje wychylenie prawej lotki w dół, a lewej w górę. Zmiana zaistniałej sytuacji jest bardzo prosta. Po prostu na aparaturze dla kanału lotki włączamy rewers. Podobnie możemy postępować w przypadku innych sterów, gdyby ich wychylenia były niezgodne co do kierunku. Wróćmy do lotek. Włączyliśmy na aparaturze rewers. Sprawdźmy teraz. Wychylenie drążka lotek w prawo powoduje wychylenie lotki na prawym skrzydle w górę, a na lewym skrzydle w dół. I odwrotnie. Wychylenie drążka odpowiadającego za lotki w lewo powoduje wychylenie lotki na lewym skrzydle w górę i jednoczesne wychylenie lotki na prawym skrzydle w dół. A więc poprawnie. Stery i silnik działają poprawnie. Właściwie jesteśmy gotowi do lotu. Pozostaje jednak jeszcze jedna krytyczna z punktu widzenia zdolności do lotu naszego modelu sprawa. Co to jest? Jest to wyważenie naszego modelu, trymowanie oraz ustawienie zakresu wychyleń sterów. A to wszystko pokażę w drugiej części naszego filmu. Model jest poprawnie wyważony, wytrymowany oraz ma ustawione zakresy wychyleń sterów. Wykonałem to wszystko, by wybrać się na lotnisko i uzmysłowić Wam, jak działa model, za co odpowiadają poszczególne stery i jak rozsądnie nimi operować. Zapraszam na lotnisko. Po przyjeździe na lotnisko i złożeniu modelu, jeśli to konieczne, czas na zasilanie. Ale najpierw aparatura. Pamiętajcie, by ustawić timer. Ja mam timer ustawiony na 15 minut i zaczyna się w momencie uruchomienia drążka gazu. Teraz pakiet. Naładowany, rzecz jasna. Połączenie się nadajnika za aparaturą. Wykonamy teraz kontrolę przedstartową. Wszystko działa poprawnie. Wystartujmy. Pamiętajmy, żeby startować zawsze pod wiatr. Wykonamy start. Gaz na maksa, pamiętając o kontrolowaniu kierunkiem. Model wymaga lekkiego trymowania. Lekko zadziera i przechyla się w prawą stronę. Także trymujemy go, wykorzystując do tego odpowiednie trymery. Model nadal na 3/5 gazu zadziera do góry, także oddajemy trymer wysokości. Ok, jest poprawnie. Wykonamy teraz ze 3 delikatne zakręty. Pamiętajcie, żeby nie wykonywać żadnych raptownych ruchów. Wykonamy teraz niski przelot nad pasem, a następnie lądowanie. Lądowanie zakończone.